jaskinia wapienna 485 metrów nad poziomem morza. Wyrobisko w Dolinie Potoku Wiosennik. Na mapie Lądka Zdroju i okolic opisana jako pieczara zbójników. Jest to formacja skalna w bliskim sąsiedztwie miasteczka, do której można dotrzeć trasą spacerową żółtą lub czerwoną. Grotę stanowi nisza, powstała wskutek selektywnej eksploatacji wapieni krystalicznych, która spowodowała powstanie rozległego wyrobiska podziemnego o szerokości wlotu około 100 metrów, wysokości do 6 i długości około 20 metrów. Jego kształt nawiązuje do położenia skał zapadających pod kątem około 40 stopni. Eksploatację skał prowadzono tu od średniowiecza do drugiej połowy XVIII wieku. Jakość lądeckich wapieni nie była jednak zbyt wysoka. Dlatego do budowy ratusza na początku XVI wieku kamień sprowadzono aż ze specjalnie uruchomionego nowego wyrobiska w niedalekiej Roguszce.